Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Demoś, zapraszam was na kolejny odcinek z naszej serii Darium w Lords of the Fallen i witam was już w Cytadeli. Na prawo mamy chyba Castle, z którym zaraz sobie od razu porozmawiamy, a nie, to jednak nie jest Castle, tylko to był jakiś mnich. Myślałem, że to po prostu jest Castle, ale tego się zupełnie nie spodziewałem. Czy to się przebije przez to? Tak jest, dokładnie. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że w takim miejscu, w jakimś punkcie medycznym znajdę taki skarb ukryty. Ale dobra, i co my tutaj mamy? Wola, hełm, cały ekwipunek wola i jest on ciężki, więc może być dla mnie bardzo przydatny. I się okazuje, że jest nawet lepszy niż ten, który aktualnie używam, zobaczcie. Także ustawię sobie. Ciekawe jak będzie wyglądać. Chyba trochę Jezu, aż 60 i 20 opanowania. Waga tylko jeden więcej. Dobra, od razu to sobie ustawiam. Nie, wszystko jest lepsze. I minimalnie cięższe, więc nie mam, myślę, tragedii jakiejś wielkiej. To jest nawet lżejsze, zobaczcie. Aż to nie wierzę po prostu, że to jest we wszystkim lepsze. Okej, okay, wychodzi na to, że teraz tak będzie wyglądał mój ekwipunek. Niestety już na poziom żółty wskoczyliśmy, jeśli chodzi o moje obciążenie. Dlatego ustawię sobie chyba to. I tylko jeden różnicy mi robi, jak widzicie, udźwig. Tylko jedna jednostka tutaj udźwigu decyduje o tym, jakie robi przewroty. Dlatego na razie będę chodzić w tym ekwipunku. Później oczywiście go sobie zmienię, tylko zainwestuję jeden punkt w odpowiednią statystykę. I tak, rozejrzyjmy się, czy czegoś jeszcze tutaj nie ma, bo widzę, że naprawdę to jest bardzo, bardzo ciekawie. Chciałem atakować myśląc, że ten asasyn, oj. Tego to już nie udało im się uratować. I z nikim tutaj też nie jesteśmy w stanie porozmawiać, także zabieramy się stąd. Zobaczmy, co mamy naprzeciwko tutaj. No, możemy sobie odsłuchać, znaczy odsłuchać, rozczytać wiadomość. The war is won. This will shape history. Man killed a god. A deer will not interfere with our fate anymore. His priests, of their idol defeated, they've disappeared into the shadows, like cockroaches when you lift a stone from the ground. Now, it is up to us to smash these very stones on their heads. Our time has come. Porozmawiajmy z tym gościem. I see you made it. Thank you again for saving my life. I have another favor to ask, if you have time. Nie mówcie, że to jest ten ranny mnich, któremu odcięliśmy rękę na samym początku, pamiętacie? To jest dokładnie on. What do you need? My laboratory is in one of the towers outside. I can't get there with all these Rogar running around. And you need me to clear the way. Exactly. I can't share my laboratory with monsters. Only with those I want to save. I'll check it out. Thank you. Let me know when the laboratory is safe. Mogłem się zapytać, co jeszcze będę z tego miał, ale dobra, nieważne. It should be safe there now. O. Thank you. I'll meet you there. No dobra. Okazało się, że już tam wytłukłem to wszystko. I'll go as... Dobra, to poczekamy w takim razie na ciebie. Nie mam pojęcia. O jakiej on wieży mówi? Czy o tym miejscu? Nie, no wątpię. Dobra, tam już nic nie mamy, tam już nic nie mamy, także możemy teraz lecieć sobie do góry. To jest jeszcze jakiś skarb, czy kolejna? Nie, dodatka chyba tylko. Te książki nie są tylko mitem, Ingvar. One istnieją. Widziałem je sam. Last week Antanas brought them to the monastery under cover of darkness and would not allow any of us to even touch them. These must be the scriptures we have spoken of so many times. The keys that unlock the pathway to other worlds. This is good. We will be safe now. Tu możemy sobie wejść. Tu też możemy przejść. Zaraz to ogarnę. Tylko najpierw zobaczymy to przejście na dole. Nie chciałem przerwać tej wiadomości. On mi chyba blokuje drogę, a tam bym mógł sobie pod tym przewrót zrobić i tam się dostać jeszcze. Antanas awaits you upstairs. Dobra, ale gościu, przesunąłbyś mi się? Chętnie sobie tam wszedł. Nie chcę go zabijać. To by nie było dobre rozwiązanie, żeby go zabić, żeby tam przejść, bo pewnie wszyscy się mnie tutaj obrazili i każdy by chciał mnie zabić za to. No i to pytanie, czy tutaj wchodzi? To jest chyba wjazd tam do Antanasa, na samą górę. Tu jesteśmy w planetarium. Weźmy sobie tutaj checkpoint, aktywujmy i... Mamy kowala. Tak naprawdę nic więcej ciekawego tu nie ma, co bym mógł zrobić. To jest tylko pewnie taki punkt, żeby sobie zrobić zapis
I lecieć dalej. Tylko czemu mam tak małą mikstur? To nie wiem czemu. Nie wiem czemu. Dobra, słuchajcie, dajmy sobie w punkty. No właśnie, to pytanie, czy najpierw chcę sobie wstrząs dać, czy chcę sobie dać tak, żebym mógł korzystać z tego pancerza najpierw. A wiecie co, najpierw dam sobie w zaklęcie. Czyli wstrząs sobie zrobimy. Czyli tutaj. Czemu nie mogę? Nie bardzo rozumiem, dlaczego nie mogę tego wykupić. Okej. No to sobie wykupimy resztę tutaj punktów tych. I to tyle. I sprawdźmy raz jeszcze, dlaczego nie mogę przecież cholera tego się nauczyć. Dlaczego? Chyba, że to wymaga na przykład tego, żebym miał na przykład na 3 ulepszone, czy chociaż na 2. No nie wydaje mi się. Dobra, wiecie co, dam sobie ton. O, tak, o to chodziło. I dopiero teraz będę mógł w to zainwestować. O, spoko, rozumiem. Wszystko już jest jasne. To sobie zregeneruję raz jeszcze tutaj. Liczyłem, że damy trochę więcej tych mikstur jednak. No i wjedźmy na górę. Właściwie to wejdźmy. Nie wiem, w jaki sposób tam wchodzimy, no ale nieważne. I słuchajcie, naprawdę się obawiam, że zbliżamy się już do końca gry. Mam nadzieję, że się bardzo mylę. Ale mam takie dziwne przeczucie. Wow. Patrzcie, jak są pilnowani. Co? Może najpierw zjazd. Rozejrzymy się tutaj tylko, czy nie ma jakichś ciekawych skarbów jeszcze do zdobycia. O, właśnie, jest jakaś wiadomość przynajmniej. Berinon is growing up so fast. I have heard him say his first words, and he has already begun to walk. He enjoys it. He's laughing with every step. It hurts to look into his eyes, for they are his mother's. Sometimes it feels like she is still here, in him, and looking at me. But it's just my imagination. She is gone, taken by an evil that will have no place in this world. I will see to it. Powiem wam, że szkoda, że cały czas mi tak ta gra nie chodzi. Mam teraz stałe 60 FPS-ów, niezależnie od tego, gdzie patrzę się, co robię i ile robię, cały czas jest 60 klatek na sekundę stałe. Jakbym miał taką płynność tej grze, to by była naprawdę bajka, bo zdecydowanie inaczej się zupełnie to porusza. No ale to chodzi o to, że tu pewnie naprawdę nie ma za dużo rzeczy do wczytania i dlatego troszeczkę lepiej tutaj mój system znosi po prostu tą rozgrywkę. A teraz już spadło do 30 FPS-ów. No, już jest spadek. To już byli wszyscy lordowie? Wszystkich bossów już pokonałem w tej grze, naprawdę? The Rogar continue to attack. As long as they're not lords, we should be all right. Antanas is safe. Our job is done. I want to speak to him now. Not yet. There's more work to do. We will meet you in the planetarium downstairs. Why can't we speak now? Antanas will reveal his plan to you in the planetarium. He can only explain it to you there. We'll meet you downstairs when it's safe. W planetarium przed chwilą też byłem. Pewnie zaktualizował mi się kolejny jakiś tutaj cel. Co możemy użyć na nią? Don't waste time, Harkin. Get to the planetarium. Dobrze, no to lecę w takim razie do planetarium od razu. tak przez chwilę mi przyszła taka na myśl przez głowę, że oni może tutaj mnie wykorzystują, że chcą mnie zdradzić, ale nie, chyba nie. Choć to zawsze oczywiście prawdopodobne. Dobra, naprawdę cały czas ubolewam nad tym, że straciłem ostatnio te 20 tysięcy punktów doświadczenia, bo jakby nie to, to już bym miał i najprawdopodobniej to zaklęcie i najprawdopodobniej bym chodził w pełnym nowym secie, a tak to chodzę tak trochę takiej mieszance dziwnej. No niby się sprawdza, ale trochę tak to dziwnie wygląda. No i jestem w planetarium i gdzie wy jesteście, co? Co się dzieje w ogóle? No już widzę przeciwnika. No jestem w planetarium i co my teraz mamy tutaj zrobić, co? Dotrzyj do planetarium. Jestem tutaj. Chyba, że... Nie. Chyba, że tam na dół muszę w jakiś sposób przejść. Aha, dobra. Chyba nawet wiem jak. Ten żołnierz, który mi blokował drogę, być może teraz się już usunął dokładnie. I teraz możemy dopiero tu wkroczyć. I to też jest planetarium.
Otworzymy so. A, oczywiście sobie tego nie otworzę. Nie, to jest tyle tych pieczęci, to jest tyle zablokowanych przedmiotów, że to na pewno chodzi o to, że tutaj na nowej grze plus dopiero będziemy w stanie to potwierdzać, bo nie wydaje mi się, znaczy wątpię w to, nie chcę w to wierzyć w sumie też, że tyle rzeczy pominąłem, tyle kluczy jakichś, przez które nie będę mógł potwierdzać sobie tych wszystkich kufrów, które znalazłem do tej pory. Wow. 21 przestarcze. Gdzie jest ten gość? Tutaj jest też. To szybko się tą zajmiemy. Naprawdę działasz mi na nerwy. To jest piękne dopiero. Wow, 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 wow. Zdrażył mnie chwilę z równowagi i zabrakło mi staminy. No chodź tutaj do mnie. Zrobimy tak. Widać, że jest już ulepszone ta magia. Taran to się nazywa, tak? Chyba tak. No bo ostatnio biłem mniej niż 100, a teraz już ponad 100 obrażeń zadaję jednym użyciem tego. To jest naprawdę bardzo ładny dodatek, w sumie trzeba przyznać. O, będzie finisher! Chyba trzeci raz dopiero w Lords of the Fallen odpalił mi się taki finisher, takie slow motion typowe, piękne. Ale to jest dobre, że nie ma tego tak często jak w niektórych grach na przykład, no bo to po prostu wtedy traci na takim jakby tutaj prestiżu to harmonia. No bo tak to fajnie wygląda, jak taki od czasu do czasu nam się to załączy, taka niespodzianka. Dobrze, sprawdźmy sobie, co ja tutaj podniosłem. A, tam nic ciekawego. I tak, czy to nie będzie czegoś ukrytego przypadkiem? Warto posprawdzić, bo to jest naprawdę masa znajdziek, masa poukrywanych rzeczy. To mnie bardzo, bardzo cieszy. Zaraz coś tu słyszę. Wow! To słyszałem. Przebiję mu się przez tarczę. Serio. No i moglibyśmy też z drugiej strony w sumie sobie podejść, zobaczyć co tam się znajduje, zanim pójdziemy tutaj. Czy to będzie to samo? Wydaje mi się, że chyba jednak nie. A, tu w ogóle nie przejdziemy sobie. Tam już widzę jakiegoś gościa, który... Zaraz. To jest płytka naciskowa. To ja sobie zrobię oczywiście modlitwę, tylko żebym teraz to widział, bo zasłoniłem sobie niepotrzebnie. Pytanie za 100 punktów. Co tu się w tym momencie otwiera? Chciałbym to wiedzieć. Tutaj coś. To chyba, nie? Wow! Nie, to jest ten mag! To jest mag! Boże, co ja zrobiłem? Szybko wydostać się stąd muszę. Gdzie ja idę w ogóle? Dobra, jesteśmy tutaj. Raz i dwa. Jeden z głowy. Nie no, ale ten mag to chyba, widzę, chce zasłużyć sobie na top 1 z moich znienawidzonych przeciwników Lords of the Fallen. Na razie jest ten cały czas starczą, ale zastanawiam się, żeby tutaj tego zaszczytnego pierwszego miejsca tutaj nie przeznaczyć dla tego właśnie maga. I mam pewien pomysł odnośnie tej płytki naciskowej. Być może ona otwiera nam te skrzynie. Może. Uwaga, bo on będzie teraz wybuchać. Właśnie. Tak szybko, że naprawdę nie było na to nawet czasu. Albo coś tu się otwiera. Zaraz. To ogarnę. O! Znowu ten pierwszy strażnik. Widać, że bardzo często go powtarzają. Walcząc z nim po raz pierwszy zupełnie bym się nie spodziewał, że to będzie zwyczajny przeciwnik w dalszym etapie gry. Powiem wam szczerze, że jak już tak specjalnie nie zwracałem uwagi na to, na jakich tam forach różnych o grach piszą ludzie o Lords of the Fallen, nie zwracam uwagi co piszą, jakie są w ogóle tutaj opinie na temat tej gry, czy ludziom się to podoba, czy może wręcz przeciwnie, uważałem to za jakąś porażkę. Wiem tylko to, co wy piszecie spod moich filmów, pewnie. Także naprawdę nie wiem, jak to ogólnie, jak gra się przyjęła.
Czy tak tam trochę jak jakiś artykuł znalazłem, to widziałem, ale jakoś tak specjalnie nie śledziłem tego, jak na przykład w przypadku Dark Souls. Caslo tells me you've been victorious against the Rogar Lords. It is a feat my own men have not managed. Twoi ludzie są po prostu za słabi. They don't die easily. Tell me how you do it. It requires patience. This war has been waged for far too long and far too great a cost. My people are suffering. I cannot protect them as long as I'm trapped in this godforsaken place. Why are the Rogar attacking in the first place? Adir intends to destroy me. I represent everything he fears. What could a god fear? I pull demons from the hearts of men, Harkin. I undo Adir's work right before his eyes. This awoke his fury, and now he's returned. Antanas has learned how to separate evil spirits from men. He can free them from their dark side. This angers Adir. You can see how cruel he really is. If Adir is victorious, we will all live under his rule. I am the people's guardian. I am the only thing standing between them and Adir. And I will fight this battle until I no longer draw breath. I słuchajcie, na chwilę robię cięcie. The tide has turned in our favor. Battles have been won. But the war yet wages, Harkin. We should move you to a safer location. No, Harkin. Antanas is the one the Rogar seek. They will hunt him down no matter where he goes. But we have a plan. One that will bring the battle directly to our true enemy. You mean the Rogar? No, Harkin. I mean the god. No w sumie. Ale nie wybiorę tej opcji. A najpierw musimy się stąd zabrać. Our mission was to ensure your safety. The strategy has changed thanks to you. Until now, no one has been able to stop the Rogar. Our only hope was to barricade ourselves against their forces, wait them out. And now the plan is to kill a god. It's been done before, Harkin. The three judges. That's a tall tale told over campfires by fools with too much time to spare. They're not just tales. They're history. How do you know? Because Caslo and I are direct descendants of those judges. The stories of their exploits have been handed down directly through the generations. And now to you. You? The judges. Yes. We uphold the knowledge of the judges to make sure mankind is safe. You must return to the Rogar realm. Once there, kill the remaining Rogar lords. Once they are gone, Adir will have no choice but to enter the fight himself. And when he does, you finish him. Czyli to jednak nie koniec lordów, to nie koniec bossów, a już się obawiałem, że tak naprawdę mamy za sobą wszystkie walki z bossami. Trochę mnie tutaj uspokoił ten. Why has Adir held back? He's a god. His lords have been his proxies in this war. Once you've destroyed them, Adir will have no choice but to step onto the battlefield. In that moment, run your blade through his foul heart and end his existence. I understand. Not all of the lords are in the temple, Harkin. Some of them might be staying closer to the god. You will need this to access the heart of the Rogar realm, the Chamber of Lies. Your gauntlet will be able to open the path inside the Chamber of Lies, if you allow me to prepare it. Luck in battle, Harkin. If we meet again, it will be to celebrate your victory. Harkin, before you go... Yes? There's something strange going on here. I don't know what exactly, but I intend to find out. Nasz obrońca, nowe
osiągnięcie. I tak naprawdę możemy się jeszcze trochę tutaj rozejrzeć, zanim się przeniesiemy ostatecznie do tej krainy i zabijemy kolejnych już pozostałych lordów. Wróć do świata Rogarów wrotami w Keystone i poszukaj wejścia do komnaty kłamstw w opuszczonej świątyni. Niestety niczego tutaj jeszcze nie otworzymy sobie. No, dokładnie nic tu jeszcze nie otworzę. Dobra, podejdźmy sobie tutaj. Ja przepraszam, nie tutaj, tylko wrócimy jeszcze na chwilę do nich, żeby sekundkę porozmawiać. The most difficult task still lies ahead of you, but did you find out something? Pomóż mi wyjść. W czym może mi pomóc? I could use some help. Here, this might be useful. Co ja takiego dostałem? What did you find? No, you have. These savage Rogar have ruined my planetarium. Priceless books destroyed, and my device in pieces. Without them, I can't use it fully. Dobra, mamy odszukać komnatę kłamstw i wydaje mi się, że będziemy do Keystone musieli iść znowu przez ten cmentarz, znowu przez katakumby. Chyba, że jest właśnie jakaś jeszcze inna opcja wydostania się stąd. Nie wiem, czy on może mi przypadkiem klucza nie da, no jasne, że nie. Może do tego chociaż? Co, jakiś skrót? Coś by się przydało. O, teraz mogę otworzyć? Nie mogę otworzyć. Dobra, nie mam pojęcia, w jaki sposób mogę się stąd wydostać. Chyba pozostaje wrócenie się standardową ścieżką, jaką tutaj obrałem na początek. Więc chodźmy tędy. I niedługo chyba będziemy za chwilę kończyć ten materiał, tak mi się wydaje. Cholera. Myślisz, że to... O. Thank you again for getting me out of that cell instead of that liar. A, to jest ten gość, którego w katakumbach mieliśmy, co ja chciałem ich uratować obu, ale spieprzyłem dialog i wyszło, że nikogo nie uratowałem, jednak jeden z nich tutaj wrócił, jak widać. Tylko, że nic za to nie naprawdę. Wszystko jest tak pozamykane w tym miejscu. Być może to jest... Simon has been missing. You are Harkin, right? They say you fear no man. It's good to meet you. My name is Matthew. My brother Simon has been missing. Nic mi do tego. Where did you last see him? He's a monk, like me. He might be in the wine cellar. He goes there quite a bit. With these other meddlers. I just hope he's safe. I'll keep my eyes open. Thank you. Dobra, jak na niego trafimy, to... Pomożemy, ale to nie będzie oczywiście jakiś tam mój priorytet. Wróć do świata Rogarów wrotami w Keystone i poszukaj wejścia do komnaty kłamstw w opuszczonej świątyni. Zobaczymy sobie, czy jeszcze czegoś przypadkiem u góry nie mamy. Czy bym mógł tam sobie jeszcze pojechać? Wydaje mi się, że raczej nie. O, tutaj nic. Jedynie kowal. Możemy wjechać jeszcze sobie do góry szybko. I jak tutaj nic nie będzie, albo nawet coś będzie, to zakończymy sobie odcinek w tym momencie. Ja postaram się wrócić w takim razie do świata Rogarów, a właściwie do samego portalu. Wrócę się, przejdę się i wznowię nagranie już, wznowię następny odcinek już od tamtego miejsca. Zostali chyba tylko ci strażnicy, z którymi zapewne na tym będziemy w stanie porozmawiać sobie, dlatego no, tu już niczego ciekawego raczej nie możemy zrobić. Zobaczymy sobie jeszcze tego ostatniego gościa, być może się okaże, że on będzie jakiś bardziej rozmowny. No, oczywiście, że nie. Słuchajcie, w takim fajnym, naprawdę fajnym miejscu sobie zakończymy odcinek. Fajnym ze względu na to, że mamy fantastyczny krajobraz. Fajnym dlatego, że mamy 60 FPS-ów, stałe 60 FPS-ów. Ta gra chodzi naprawdę bardzo płynnie w tym miejscu. Szkoda, że cały czas tak nie jest, ale to już po prostu jest kwestia, myślę, że mojego sprzętu. Bo gra ma dość wysokie wymagania. A dodatkowo trzeba mieć na uwadze to, że ja nagrywam. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się spodobało, to zachęcam oczywiście do oceny tego filmu. Do komentowania i do usłyszenia, do zobaczenia w następnych odcinkach. Pamiętajcie, nagrywam teraz oczywiście sobie na zapas, żeby te odcinki mogły się pojawiać codziennie. Więc jak skończę sobie nagrywać dzisiaj te odcinki na zapas, czyli poprzedni odcinek i chyba jeszcze poprzedni odcinek nagrywam tego samego dnia, z tego co mi się wydaje, czyli trzy odcinki. Jak skończę nagrywać te odcinki hurtowo, to wam powiem.
i od tamtego czasu będę się stosować do rad. Jak widzicie, świat jest otwarty, w taki sposób jest tak skonstruowany, że mogę chyba nawet na sam początek gry się teraz przenieść, jakbym chciał, tylko jakbym miał tylko ochotę na taką ochotę. Także nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań, żebym sobie po prostu ponagrał na zapas trochę i ewentualnie się później gdzieś cofnął. Do tych katakumb zapieprzałem tyle razy, że naprawdę dam jakoś sobie radę z tym. O to się nie martwcie. Dobra, słuchajcie, kończymy odcinek, trzymajcie się, na razie, papa, zachęcam do oglądania kolejnych. Trzymajcie się, hej, jeszcze taką kamerę sobie może ustawię, o, bardzo fajnie to wygląda. Trzymajcie się, hej.